A my teraz obserwujemy pojedynek półfinałowy, ale już w tej najcięższej kategorii wagowej. Stanley Kumans z Holandii i Erik Brechlin z niemieckiej Brandenburgii. O Brechlinie już trochę wspominałem, że to pięściarz z doświadczeniem w lidze WSB, który kilka tam pojedynków stoczył, takich dość twardych, kilka sukcesów na koncie zaliczył. Ostatnio boksował z Kamilem Mroczkowskim, pokonał Kamila na punkty, gdzie też, z tego co pamiętam, to było tam trochę kontrowersji z polskiej strony, ten werdykt nie do końca się podobał. Dzisiaj jego rywalem Kumans, wysoki zawodnik, ale Brechlin też nie jest malutki. W tej kategorii wagowej małych już nie ma. No, myślę, że grubo ponad 100 kg waży Erik Brechlin. No, widać, że taki potężnie zbudowany. Ale Kumas bardzo ładnie. Cios na dół, cios na górę, zejście. Zdecydowany jest na pewno, chociaż Erik Brechlin, tak jak widzimy i obserwujemy, on też potrafi unikać tych ciosów, przesunąć się w prawo, w lewo. Nie jest taki sztywny w boksowaniu, co zresztą w wadze superciężkiej zdarza się wielu pięściarzom. Jest
To jest przedostatni pojedynek dzisiejszych półfinałów. Potem już Leszek Rychłowski i Aleksandras Baranowas. I tym akcentem zakończymy półfinały i będziemy czekać już na walki finałowe, które się rozpoczną jutro o godzinie 12. No też taki nieczysty do końca pojedynek. Nie ma tutaj wymian czy jakichś spektakularnych akcji, chociaż akurat ten prawy Kumansa doszedł ładnie do głowy Brechlina. Próbuje też przepuścić Brechlin poza kroku, coś zrobić. Z tak dużym, silnym, ciężkim rywalem, jakim jest Stanley Kumans, nie jest to łatwe zrealizować. Ach, odskoczyła głowa Brechlina teraz. Przy linach stoi spokojnie, chce przeczekać ten kryzys, no bo parę mocniejszych ciosów otrzymał. No i jeszcze raz, tak, mocne prawe spadają regularnie na głowę Brechlina. No, zadowolony holenderski narożnik oczywiście, bo Stanley Kumans no, porozbijał w tym momencie już Brechlina. Nie wiem, czy to zaraz się nie skończy liczeniem. No tak, jest ciężko zamroczony Erik Brechlin. To musiało się skończyć liczeniem, ależ jest silny Erik Stanley Kumans. Nie wiem, czy się nadaje do boksowania Brechlin. No, nadaje się, okej, były 2 sekundy do końca, można było to puścić, ale ciężko zamroczony. I to teraz wydaje mi się, że Stanley Kumans no, może zastopować Brechlina. Patrzę na Erika, ale on troszkę sprawia wrażenie no, nieprzytomnego. Trener do niego mówi, a to trochę tak jakby grochem o ścianę uderzać. Nie wiem, czy też narożnik nie powinien się zastanowić nad przerwaniem. Widzimy tutaj publiczność zgromadzoną przy fontannie Neptuna. Także nie tylko akcenty bokserskie dzisiaj. No to tak jak wspominaliśmy, to jest miejsce, w którym zbiera się mnóstwo ludzi. Oblegane niesamowicie dzisiaj, jeszcze w taką pogodę, no to już nie ma w ogóle o czym mówić nawet. Ale no kawał popisu dał Stanley Kumans w drugiej rundzie. Pytanie, czy zdążył do siebie Erik Brechlin dojść przez tę minutową przerwę. No tak, rusza już Kumans, nie zamierza chyba tutaj się bawić w kurtuazyjny boks, tylko to ma być już, nie wiem czy nie egzekucja, ale to też powinien zrobić z głową spokojnie. Brechlin też jakby nastawił się na ofensywę. No to trochę tak jest, jak jesteś już pod ścianą, to czasem nie ma innego wyjścia. Lewy sierpowy, prawy prosty. Nie wiem, gdzie są ręce, gdzie jest obrona Erika Brechlina, ale to nie jest już ten pięściarz, który był w stanie wygrywać walki w WSB. Zupełnie się zmienił. Stanley Kumans rośnie z minuty na minutę. No też pewnie fizycznie nie jest Brechlin najlepiej przygotowany, bo ta sylwetka jest taka dosyć otłuszczona. I w dodatku z tym już trochę, mam wrażenie, rozbiciem takim fizycznym, to się może dla niego skończyć najlepiej. Podwójna garda nie funkcjonuje. Próbuje na odchyleniu coś zdziałać Erik Brechlin, ale jest już tylko tłem dla Stanleya Kumansa. Ale trafił tym razem Brechlin. Jeszcze chce coś tutaj udowodnić. No
Myślę, że też ma prawo być zmęczony Kumans, bo zadał dużo liczbę, dużą liczbę ciosów. Odpycha Brechlin Kumansa, jakby szukał rozstrzygnięcia pojedynczym ciosem. No nie jest to łatwe do zrobienia. Idzie do przodu. Powinien chyba złapać większy dystans, to znaczy krok do tyłu zrobić Stanley Kumans i dopiero wtedy zaatakować. No bo tak to widzimy, wpada w niego Brechlin, nie ma walki. Z drugiej strony no to też jest pomysł dla Brechlina, żeby dojechać do ostatniego gongu. Jeszcze są takie przebłyski u Erika Brechlina, ale to są tylko przebłyski. Kiedyś świecił zdecydowanie dłużej. Koniec pojedynku. Rozbity Erik Brechlin, ale do końca zdołał radę. Dał radę przetrwać. Druga runda to był absolutnie krytyczny moment dla Niemca, którą przegrał pewnie 10-8. Był liczony, naruszony, ale ambitnie nie poddał się. W przerwie po drugiej rundzie przecież wyglądał na totalnie zmordowanego, ale ta minuta wystarczyła najwidoczniej, żeby złapać jako taki oddech i móc poboksować jeszcze trochę. Ale jestem jednak zaniepokojony tą ostatnią słabą formą Erika Brechlina. Decyzja jednogłośna, Stanley Kumans jednogłośnie pokonuje Erika Brechlina i awansuje do finału.